Nowenna do Matki Bożej Szkapleżnej. Dzień drugi, 8 lipca. Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa. Ona jest po to, aby do Niego prowadzić. Stefan kardynał Wyszyński. Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko Nasza, która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym szkaplerzem świętym, nawiedzasz ich duszę, pocieszasz je słowem i przykładem. Uproś nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, swą boską światłością rozproszył ciemności naszych umysłów, abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali, abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali, abyśmy wszystkie myśli i słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich. Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.